Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Night Loops. Moi drodzy, kontynuujemy sobie przygodę naszej pętli. Pętli, która jest ciągle i ciągle zmieniana, co jest bardzo ciekawe. Ale widać, że powoli, powoli dochodzimy do jakiegoś konsensusu tutaj. Dobra. Tak blisko czegoś. Coś się zmienia, czuję to. Ale co to jest? Czy coś w środku? Dobra, nie ma czasu się nad tym rozwodzić. Jeszcze tylko godzina do 6.00. Wszystko powinno być w porządku po tym wszystkim. Tak, jesteś tego pewna. Okej. W takim razie, moi drodzy. Widzę, że zostały nam jeszcze ogólnie 3 maski do wzięcia. To jest bardzo ciekawe. O! O kurde, tego nie było wcześniej. Ale najpierw książka na stoliku do kawy. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek miała. Nie, kiedykolwiek była to taka książka. No dobra, ale to jest. My czytaliśmy już. Ale jednak nie. Chapter pierwszy. Świat studni. Znalezione nic. Chapter drugi. Celestial Garden Wards, czyli to są takie księżycowe ogrody, świat księżycowych ogrodów. Znalezione 00. Chapter 3. XXX Ward. Znalezione 0. Czyżby jakieś sekrety? Czyżby? Ktoś zostawił w środku rysunki ułożone w określonej kolejności. Ale do czego one służą? To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. Dobra, jak nasze inwentory wygląda? Bo widzę, że nam delikatnie maski uciekały. Chociaż mamy chyba nową maskę. Czy my mieliśmy tą maskę? Nie przypominam sobie. Dobra, wejdźmy do items. Nie mamy nic. Notes. Mamy 3 notatki. Znaczy 3 klucze. 4, przepraszam, Boże. Jezu, nie wiem, tych dwóch nie zauważyłem. Dramat. 4 notatki. 4 cyferki, które pozwalają nam coś wyłączyć. To pytanie co? Pytanie co? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, kombinujemy jak możemy. Wejdźmy do windy. Ready on one. Okej. Nadal tu jeszcze nie mogę nic ustawiać, czyli dopiero tutaj mogę ustawiać sobie maski. Ale coś się zmienia. O! O kurde, jakiś ending? W końcu wydaje się trochę bliżej. Stąd. Wygląda na to, że to się nic nie zmieniło. A jednak nie ending. Jednak nie ending. Dobra, co to było? Już nie pamiętam, co to było. A, powrót do windy, okej. No tak, w poprzednim odcinku to sobie ogarnęliśmy. Oki. Czyli w razie czego mamy jak wrócić sobie do tej windy. Ale na razie myślę, że nam się ta maska nie przyda. Tak samo nam się... Nie, proszę mi jej nie brać. Tak samo nie przyda nam się maska śpioszka, więc myślę, że tak, na razie pójdzie maska kaczki, maska naszego żercy, lodowej pani i trzeciego oka. Właśnie, szukamy teraz tak naprawdę miejsc, gdzie my możemy wejść. Gdzie możemy wejść? To jest ta lodowa pani, pamiętam? Pamiętam. Ale tu nie mogę, kolcy, o! Ooo! Nie mogę walnąć kolcem. Oni w ogóle zareagują jakoś na mnie? Nie. Parol room. Tu już mamy zbite lustro. Wow! Wow! Co tu się dzieje? Ej, dobra, tu jest to przejście? Jest to przejście.
Tu było to przejście, tylko nadal nie widzę żadnego obrazu, który byłby. Byłby z wycieraczką. Tego nie widzę. Dobra, zjedzmy to wszystko. Bo mam jeszcze pewien pomysł, który chciałbym wypróbować. A dokładniej mówiąc, to pachnie troszeczkę słodko. Chcę zapalić to. O co dangosy? To są dangosy. No właśnie, mamy tutaj Mirror Hall. I patrzcie, wcześniej ustawiliśmy sobie jasne punkty, prawda? Jako tylko i wyłącznie podświetlone, wtedy mamy zbite lustro. Ale... czy... a tam nie było czegoś? Nie, nie było. Pytanie, czy jak ustawimy ciemne na przykład miejsce, to czy coś nam to da? Jak myślicie? Czyli tak. To będzie... to wyłączone. To odpalone. No dobra, w teorii mamy same podświetlone ciemne. To ty. Czyli nie. Czyli niestety nie. Myślałem, że może jeżeli zrobimy sobie jakąś kontrę do tego, to jakoś nam to da. Ale jak widać nie. No dobrze, pamiętam, że to były dwa miejsca, tak, niepodświetlone. To i to. I nic nam to nie dało. Tu również przejścia nie ma. No ale może coś jeszcze z tymi lampami będzie do zrobienia. Dobra, wróćmy się do głównego korytarzu, tam gdzie byliśmy na samym początku. Być może znajdziemy jakieś przejście, które będzie miało wycieraczkę przy obrazie. Okej. No, bardzo mnie interesuje też ta postać właśnie tego typa. Zobaczcie, że on robi się jakiś zły, jak przechodzimy. Kto to jest? Kim ty kurwa jesteś? Nic nie ma? Tu nic nie ma. Okej, to jest ballroom. Tu mamy ballroom i w teorii nic poza tym. Tu mamy siostry. Ej, nie ma nikogo w ballroomie. O! Tylko ten jest. No, bardzo ciekawe. Okej, nie ma powodu do alarmu. Wszyscy mieszkańcy wrócili bezpiecznie do swoich nocnych rutyn. Zwłaszcza moje słowa. Pod moją ręką wszystko wróci do normalności. Okej. To zniszczyliśmy wcześniej już. Tutaj nic. No to tak naprawdę zostaje nam tylko i wyłącznie... O kurde, odblokowały nam się rzeczy. I najpierw był wellroom. Tak, chcemy w ciebie wejść. Jakie 3D-ki, wow! Świat studni. Tak nie zwróciłem uwagi na ten cały świat. Być może to było coś złego. Okej, jest pięknie, śnieg, ale sprawia, że czujesz się jeszcze zimniej. Powinno ci ciepło z kominka w hotelu. Kiedy wszystko było bezpieczne? O właśnie, dobra. Tyk. Cóż to jest? Znajdujesz mapę ostatniej studni. Wygląda na to, że jest to mapa skarbów. Pewnego sortu mapa skarbów. Zdecydowałaś wysłuchać, co studnia ma do powiedzenia. Nie miała nic. Ja też nie. Dobra, bo ogólnie tak, w teorii mamy jakąś mapę w tej chwili, tak? Ja mogę zobaczyć na przykład mapę pod inventory. Items. Examine. Okej, widzę, że jest tu naprawdę czegoś, coś w podobie mapy. Zaufałem porom roku,
które zawsze następują po sobie. Wiosna, lato, jesień, zima. Mhm. Okej. Okay. Zacznij od wiosny, gdy twoja dusza cicho się roztapia. Zakończ w zimie, zanim ponownie zamarznie. Kurde. Będzie ciężko. Nie wiem, jaka to jest to mapa. Kilka przejść. Wow! Jesteśmy owcą, naprawdę. Coś zablokowaliśmy. Jest jakieś inne przejście. A, minigierka. Widzę to. Musimy zrobić to w ten sposób, żeby i owca to przesunęła w ten sam, znaczy w to samo miejsce. Kurde, eleganckie. W tą stronę. W tą stronę. W tą stronę. Owca jest jakaś taka nieporadna. Dobra. Jezusitku. Aha, no nie mówcie, że... Oh shit. To też mam spalić? No dobra, tak naprawdę jeżeli chodzi o to, to możemy to bez problemu zrobić w sposób... Sposób odbicia lustrzanego. O? Oho. Okej. Okay. Dobra. Tu sobie rozpaliliśmy to bardziej. W ogóle jest jakiś płomyk. A to reset jest, kurde. Ja nie wiedział. Na szczęście mamy tutaj bardzo ładnie wypoziomowane to. Okej. Okay. No i tak jak zrobiliśmy to wcześniej. Hop. Wystarczy zrozumieć tak naprawdę, na jakiej zasadzie to działa. Hop. Jak ogarniemy sobie, że tak naprawdę to jest odbicie lustrzane, to już potem jakoś idzie. Dobra. W tą stronę. Okej. Okay. I prosto do pieca. Nic nie mogę przydać. What the fuck? Coś się udało. Dobra, mamy jakieś umyki. Tu jest ścieżka, ale to tylko potwierdza to, że mamy połączenie. Shit. Dobra, znajdujesz maskę latarni. Jej oryginalnym właścicielem, jej pierwotny właściciel skonstruował oświetlenie w Kelsingorze. Maska latarni oświetla pewne ciemne obszary. Okej, okay, czyli... Czemu to i tak dziwnie miał, czy? Ciekawe. No dobra, mamy to. Naprawdę chyba jesteśmy owcą. A przynajmniej mamy połączenie z tą owieczką. No dobra. To by wyglądało na tyle. Więc teraz musimy sobie założyć tą maskę. Tylko na co ja ją założę? To jest mega dobre pytanie. Którąś maskę muszę odrzucić. W tej chwili maska trzeciego oka nie jest mi potrzebna. Mi to się wydaje. Kureczka. O, i sobie rozświetlimy pięknie. Okej, okay, bidding flower, to znaczy bidding. Pączkujący kwiatek. Ciekawe. Widać, że tutaj te studnie są co niektóre porośnięte takim... Znaczy porośnięte, no widać, że to jest śnieg po prostu. Tu ktoś zmarł.
Powietrze staje się nieruchome. Słowa są niewyraźne. Nic. Ten życie to ja teraz stracę poczucie miejsca i będzie problem. Dobra, to jest ten Wellward. Tu nic nie było. Ale będę chciał sobie rozwalić to. Znajdujesz pieczęć prędkości. Duchy wewnątrz tej pieczęci powodują pośpiech. Ale tylko wtedy, gdy jesteś dawnym sobą, czyli jeżeli mam oryginalny. O, przytrzymaj lewy shift podczas chodzenia i efekty działają tylko wtedy, gdy nie nosisz maski. Oho, faktycznie działa. Bo to jest znaczek trochę z Quake'a. To jakieś drzwi. Jestem co do Inkwizytor, w ogóle tu ludzie. Tu są ludzie. Ciemne miejsce. Można go je znaleźć w jeszcze ciemniejszym miejscu niż tutaj. Okej. Okay. O! Można z nim pogadać. Dobra. Boska proporcja, spirale, porę roku. To wszystko ma sens. Ostatnie zakręcie. Tak, to wszystko połączy. A więc... ułożone w logiczny sposób, dokładnie. Pomagają mojemu umysłowi. Pomogą tak także twojemu, jeśli im pozwolisz. Nie powinienem stąd wychodzić, dopóki nie nauczę cię ostatniego zakręcia. Okej. Okay. A w ogóle, jakie to jest to zakręcie? Czy dopóki nie nauczę się ostatniego zakręcia. Mam to, czego szukasz. Proszę zapomnij o zaklęciu. Powinieneś naprawdę się stąd wydostać. Mam coś, czego szukasz, teorii. Nie rozumiesz. Trudno komukolwiek to zrozumieć. Okej. Okay. Ostatnie zaklęcie... Znaczy, ostatnie zaklęcie. Nie mogę marnować mojego cennego czasu na... dziwaków takich jak ty. Raczej ty jesteś dziwakiem. Tu jest pętla. Tutaj jest kolejna pętla. Bo wydaje mi się, że tak. Albo i nie. Dobra, jeżeli będziemy non-stop szli tędy, czy gdzieś dojdzie, nie wiem, to jest Quake. Tak, jest pętla. I oni powinni być tu po prawej stronie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinni być. To uczniowie. Kolejny Quake. Dobra, są. Okej, okay, czyli możemy się teraz pobawić w inne strony. Widzę tak, że to jest chyba wiosna. Tu jest lato. Piąta 40. Ja wiem, o co tu chodzi. No bo widzę, że tu ma wszystko swoje zagrywki. Tylko pytanie, czy słonecznik to jest wiosna. To jest chyba wiosna. To jest lato. No dobra, i co dalej? Jesieni szukam. Szukam jesieni. A jesieni nie ma. Nie ma jesieni. O, jest chyba jesień? Potyki. Bo to jest zima. Jesień. To wygląda jak jesień. No i to wygląda jak zima. No bez jajec. Bez jajec. Dla mnie to wyglądało właśnie w ten sposób. Kurde, coraz mniej czasu. Niedobrze. Niedobrze. Nie mogę znaleźć tych cholernych studni. Chyba zaraz zobaczymy, jak się stąd wydostajemy. Tylko pytanie, czy ja to będę musiał znów zrobić od początku. Kurde.
Nie widzę jesieni. Nie widzę jesieni totalnie. Dobra, zrobimy to jeszcze w inny sposób. Bo może tak, to jest jesień. A zima... To jest to. Nie. Dobra. To spierdzielamy stąd, no co? Nie ma innej opcji. Zmienimy to. I zróbmy sobie maskę naszego kolegi. Wujeczka. Tak, chcemy wziąć ostatnią windę. Dobra, robota zrobiona do następnego czasu. Gra zapisana. No to mamy The Final Night. No okej, tylko tak, pytanie, czy coś się zmieniło w książce teraz? Nie, Well World nadal nic. Mamy trzy chaptery. I ciekawe. Dobra, tylko tak. Bo zęczy się, no właśnie, mamy to wszystko wyekwipowane. A no, ale nie mogę się dostać tam, gdzie chcę. Bo stąd nie mogę używać masek. Tu nadal nie mogę. Czyli dopiero jak tu wyjdziemy. No i dobrze, bo chcę użyć teraz jednej maski. A dokładniej mówiąc... To sobie odekwipujemy. Zobaczcie, jak działa to piano. Piano. Chcemy iść do ballroom. W ogóle zobaczcie, że mamy jeszcze dwa miejsca, których nie odkryliśmy. Nie chciałem do ballroomu. Parol roomu. Do ballroomu. Ok. Mamy 6:00. No oczywiście idziemy sobie. Trzecie oko. To jest mi potrzebne bardzo w tej chwili. No i spróbujemy sobie ogarnąć tą zagadkę jeszcze raz. Być może będziemy mieć znów pokazane całe to osiedle, tą mapę. Wellsworth. Niestety nie mamy. Niedobrze. Examine. Daj tam i maski. Co to w ogóle jest? Speed Seal. Examine nie mogę. Nie ma pierdziele, przecież to jest pokazane wszystko. Kwiatek najpierw, potem słonecznik. Kwiatek, słonecznik. Iro! Bakajaro! Dobra. Gdzie jest kwiatek, gdzie jest słonecznik? Tu jest słonecznik. Czyli idziemy tak. Kwiatek. Słonecznik. To pokazuje nam kolejność po prostu. Gdzieś tu na dole powinien być kolejny. Rozumiem, że to to. Nie. Piątek, słonecznik. Kurde blaszka. No, wydawało się to tak, jakby było gdzieś tu. Tylko tutaj mamy już wszystko porobione, nawet tu się już chyba... A, nie da się wejść. Tylko tutaj nic oprócz tego nie ma, no tu była tylko i wyłącznie... Wy oszuści! Nie to? Gdzie było to? Jak nie to? Co mnie to w kulki robi ta? Halo, halo. No to na pewno. Potem to. Tak.
Potem to. Może trzeba przyspieszyć po prostu. Zanim twoje serce ochłonie. Jeżeli słyszycie klawiaturę, to was przepraszam, ale staram się wysprintować jak najszybciej. I teraz by wychodziło na to, że to tu. No jak nie tu? No ja tego nie rozumiem. Jeszcze raz. Przeczytajmy to od początku, bo być może coś źle zrozumiałem. Zaufaj porom roku, które zawsze następują po sobie. Wystartuj w wiośnie. Zacznij od wiosny, gdy twoja dusza cicho się roztopi. I skończ w zimie, kiedy zamarza ponownie. Tylko ja tu nie widzę i tak tego, co być powinno. Może tu nie musimy wchodzić. Dobra. Na pewno to idzie. Potem idzie na pewno to. Okej. No i tutaj tak naprawdę jeszcze była ta pseudo... Oto. To cudo. Udało się, okej. Nie rozumiem trochę, co zrobiłem z tym, okej. Instrukcje były niejasne. Dobra, możemy to chyba teraz rozbić, prawda? Okej. Aż FPS-y spadły. Ej, co się dzieje? Halo, gro! O Jezu, co tutaj się stało się? Halo? Bez jajec. Okej. Znów gdzieś jesteśmy. Wow! No dobra, tylko tak. Ja teraz co zrobię? I mogę z nimi rozmawiać tylko tak po ciemku. Będziesz taki sam jak ja, kochanie. Już jesteś taki sam jak ja. Raczej nie. Raczej nie. Nie damy się. Dobra, tu przejścia nie ma. Tu przejścia nie ma. Tu chyba też nie ma. Jest. Coś jest. Kim oni są? Nie bój się, kochanie. Staniesz się taki jak ja. Taka jak ja. Jesteśmy tacy sami, nie widzisz? No nie. Jest jakaś notka. Kolejna cyfra. Cyfra 8. Dobrze. Kim ty jesteś? Nikim. Ty brzydki. Piąta 16. Co to jest? Ja pierdzielę. Jakaś księga. Znalazłeś Last Spell Recipe Book, czyli recept, książka craftingu ostatniego zaklęcia. Czy musi to być ostatnia? Dużo nam powiedziało. Dobra, Last Recipe Book, to już mamy. Czyli możemy teoretycznie wrócić tam tego kolesia. W teorii, możemy wrócić tam tego kolesia. Bo tu już nic nie widzę. Chyba, że sobie odblokujemy jakieś przejście tędy. Nie? Nie. Ale zobaczcie, jakie refleksy ma ogólnie ten silnik. Jestem ciekaw, w jakim edytorze, w jakim silniku graficznym jest zrobione w ogóle
A, to gra. Tu nic. Tu się nie da pogadać. No fucking way. Dobra, to nie problem. Idziemy dalej. Idziemy dalej. 5.22. Hello. Last recipe book. Last spell recipe book, dokładnie mówiąc. Nie rozumiem cię. Dobra. Last spell to jest wszystko tak, wszystko logicznie. Okej, okay, dobra. Mam to, czego szukasz. Ty. Z tego można wyprowadzić ostatnie zakręcie. Dokładnie. Dość próżniactwa. To powinno być to. Tutaj wiem, że byłem rozproszony. Być może nawet mam obsesję. Możliwe, że jest to niedopuszczalne. W tym królestwie nazywam się Moose, czyli tam chyba łoś. Moose. Moose to chyba łoś był, nie? Przyjrzyjmy się temu zaklęciu. Ach, ta technika. Oczywiście, mogę to zrozumieć. Niestandardowa kriokineza. Wyprowadzenie poprzez fraktalizację. Imponująca praca. Czy to możliwe? Ja mam to. O! Czysta studnia. Weź to. Puszko. Powiedziałeś, że porozmawiamy, kochanie, więc porozmawiajmy. Shiro, robię to tylko dlatego, że leży to w naszym najlepszym interesie. Więc nie zachowuj się jak święty. Nikogo tu nie uratujesz, o nie. Wręcz przeciwnie, kochanie. Ranisz nas wszystkich. Włącznie ze sobą. Ale rozumiem. Zawsze lubiłaś ranić innych. To po prostu ty. W końcu zranisz wszystkich wokół siebie, kochanie. Tak samo jak ja. Myślisz, że jesteś inna niż ja? Beze mnie nie ma ciebie. Zostałaś tu wezwana w jednym celu, aby nam pomóc. Ale już dawno straciłaś ważność, kochanie. Więc może wyświadczysz nam wszystkim przysługę. Zabierz swoje bezużyteczne ja z mojej rezydencji. Nasz świat jest lepszy bez ciebie. Okej. Znowu straciłem maskę. Kolejna piątka, znaczy... W ogóle zauważcie, że mieliśmy znów założoną maskę tego właściciela. To jest bardzo ciekawe. Mega ciekawe. Dlaczego? Ja nie chcę tego właściciela. Ja chcę tak, trzecie oko na pewno. Będziemy musieli teraz w jakiś sposób stąd wyjść. Rozumiem, że możemy wyjść normalnie. W ten sam sposób, jak wyszliśmy. Okej. Czyli tak, tu w teorii mamy już wszystko zrobione. Czy zapis jest dobrym pomysłem? Wiecie co, właśnie, może zapiszmy to po prostu. Zapiszmy. Ale przejdźmy się w sumie normalnie. Mamy czas. Zobaczmy, czy coś się zmieniło oprócz tego.
Dobra. Job well done. Till next time. Zapis progresu. O to mi chodziło. Bo nie chciałem robić tego od początku. Hotel lobby. Ten znajomy głos. Coraz trudniej go zignorować. Może jednak masz rację. Może tak będzie lepiej. Dla wszystkich. Teraz sprawdzimy sobie. Dobra, tutaj były w ogóle dwie nutki do znalezienia. Rozumiem, że nutki oznaczają nam nasze cyfry. Czy ja mam tu jeszcze cztery do znalezienia? Tak, idealnie cztery. Idealnie cztery. Dobra, no spróbuj wyjść. Aha, nie możemy. Myślałem, że nam pozwolą. Myślałem, że nam pozwolą, ale nie. Bo po co? Dobra, sprawdźcie sobie kolejny świat. Kolejny świat był światem. Jakim on był światem? Kurde, blaszka, jestem czaszka. Nie pamiętam. Okej, okay, chcę na pewno śpiocha. I zrobić to na śpiocha. Zróbmy to na śpiocha. Pyk, pyk. I lecimy do ballroomu. Dziękuję. Uuu. To byliśmy my, tylko że z maską tego Bryka. O, ciekawe, ciekawe. Dobra, następnym było... Gdzie był kurwa świat? Tak, no chcę wejść. A, Celestial Garden World, okej. Okay. Świat niebieskich ogrodów. Dobra. Hotelowy dzień, czy codzienna rutyna w hotelu. Może jest jeszcze lepiej. Niż całkowicie zagubienie się na morzu. Bo już o tym nie rozmawiać. Nawet nie myśleć. Dobra, mamy Celestial Gardens. Tylko w jaki sposób i co musimy tutaj znów zrobić? Bo widzę, że to się zapędla. Chyba się zapędla. Dziwnie. Tak, zapędla się na pewno. To jest na 100%. Jakieś ławki. A co oprócz nich? Fontanna. Ale fontanna nas chyba nie interesuje. Mam jakieś drzwi. Gdzie ja wlazłem? Nie wiem. Wygląda to jak wychodek. Nie ma czasu na toaletę. To samo. Rozumiem, że to jest chyba swego czasu, czy swojego rodzaju. Labirynt. Po co? Nie rozumiem. Ale przejdźmy się normalnie wokół tego labiryntu. Może coś nam się rozświta. No mamy już tutaj, widzę, przeszkodę do przerąbania. A więc tak. Usuwamy to. Usuwamy to. I potrzebujemy tak. Lodową panią. I zgaduję, że kaczkę. Dziwaczkę. Tyk. Kolce, czyżby? Tak. Hop. Było jakieś wyjście, cholercia. A jeszcze nie chcę wychodzić. Nie chcę jeszcze szukać. Mamy piano. Dziękuję. Czyli zostało nam jeszcze jedno miejsce, do którego teoretycznie możemy wrócić, prawda? I wiem, że tam było jeszcze jakieś inne przejście, do którego się również mam zamiar wrócić. W razie czego użyjemy sobie szybkiego fast travela, żeby
tutaj przyjść. To było tu chyba. O, właśnie, jakaś ławka. A ławka jest do niczego w sumie. To było jedyne przejście tutaj? W ogóle u nas nie było jeszcze. O właśnie, co tu jest? Nic, tylko ławeczka. Nie ma problemu. Idziemy teraz w lewo. Mogłem w ogóle użyć... A, dobra. Będzie szybciej chyba tak. Będzie szybciej chyba tak. Ja użyję tej maski. Trochę mało miejsca te maski jest. Mogliby tak rozszerzyć do tych 9 slotów w teorii, tyle ile mamy klawiszy. Dobra. Jest tu jakaś notka. Jest tutaj ręcznie napisana wiadomość. Chcesz to przeczytać? Tak. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Dla mnie personalnie jest to lato. Oznacza to dla mnie, że wszystkie moje płaszcze są swędzące. A nie płaszcze, przepraszam, moje okrycia są swędzące. Znasz nas, owce. Ale po tych wszystkich leniwych... Boże, straciłem słowo. Afternoons. Po południach? Tak. Kiedy jesteś... Wiecie. Co to znaczy linger? Co to znaczy linger? Kiedy tak po prostu marudzisz. Cień. Jak słońce zawiesza się niżej i niżej. Jezu. Jak mi się to czyta? Niżej i niżej razem z naszymi wszystkimi zmartwieniami. Ale kiedy pierwszy raz się spotkałem, wiesz skąd wiedziałem, że jesteś inna? Ponieważ w twoich oczach mogłem zobaczyć, że jedyne w co wierzysz to w zimę. Twój eats. I to była notatka personalna do nas. Tylko co tutaj się dzieje? Czemu co na mnie lata? Okej. Ktoś nas obserwuje. What? Latte. Odkąd byliśmy mali, zawsze spotykaliśmy się na dziedzińcu pośród tego ogrodu. Zazwyczaj wiem, w którą stronę się obraca. Ale zupełnie wyleciało mi to z pamięci, odkąd zaczęli tu przychodzić. Szczerze mówiąc, jestem gotowa opuścić to miejsce. No dobre, ale nie mogę go opuścić bez... Kafe. Nie. Spotkajmy się pod aldoną ogrodową. To właśnie zawsze powtarzała mi Latte. Jak mogłem się tak zgubić? Nie jestem pewien, jak długo wytrzymam bez Latte. Okej. Nigdy wcześniej nie było tak dużego labiryntu. Mój umysł jest mglisty. Ale wiem. Muszę mieć wiarę. Uspokój się, dasz radę. Dobra, ciekawe. Kolejne rzeczy. Ręczne kukiełki. Pacynki. Ten pokój faktycznie przypomina mi trochę scenę teatralną. Okej. To jest chyba reset. Tak czy nie? Nie widzę, nie wiem co jest z tym zrobić.
Okej, okay, tu widzę, że nic. Tutaj też nic. Ja mam jakieś inne maski do tego? Chyba nie, znaczy mam tu z pożarciem, tak? Tutaj nic. Tutaj nic. Chyba jeszcze nas tu nie powinno być po prostu, wiecie? Tak sobie myślę. O, no w sumie dobrze wyszło. No i dobrze wyszło. Dobra, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd i ogarnijmy sobie, czy tutaj nie ma żadnego innego przejścia. Ale chyba nie ma. Chyba nie ma. Moi drodzy, myślę, że sobie tutaj zakończymy. W ogóle są te bramy japońskie, dość ciekawe. A bramy dusz, czy jakoś tak? O, jeszcze jakieś przejście nawet się znalazły. No, bo to tylko cień. Dobrze wiedzieć. Dobra, moi drodzy, myślę, że sobie zakończymy tutaj. Oczywiście sobie rozpoczniemy już w tym miejscu, dokładnie tutaj. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, gram dla was Shira. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Night Loops. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej.